Już tylko godziny dzielą nas od rewanżowego pojedynku Gennadija Golovkina z Saulem Alvarezem, hitowego starcia w Las Vegas o mistrzowskie pasy WBA i WBC kategorii średniej. Na drugą konfrontację Triple G z Canelo czeka cały bokserski świat od września zeszłego roku, kiedy to czołowi pięściarze globu skrzyżowali rękawice po raz pierwszy. Walka zakończyła się wówczas punktowym remisem, ale trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że wynik był krzywdzący dla Kazacha, który bez względu na to, jaki boks preferuje sędzia oceniający przebieg walki, w przekroju 12 rund był zwyczajnie lepszy. Golovkin, choć nie zdominował Alvareza tak jak się spodziewano, z pewnością pokazał więcej niż jego rywal i po prostu wygrał więcej rund. Osobną kwestią była skandaliczna punktacja sędziny Adelaide Bird, która punktowała 118-110 dla Canelo, co oznacza, że w jej opinii Golovkin był lepszy od Meksykanina tylko w dwóch rundach. Takiego werdyktu nie da się obronić w żaden sposób i bez wątpienia była to jedna z najgorszych decyzji w historii zawodowego boksu na wysokim poziomie. Na myśl w tym przypadku przychodzą słowa pewnego znanego polskiego sędziego, który na jednej z krajowych gal, zapytany, dlaczego w trakcie pojedynku siedzi tyłem do ringu, odparł, że takie walki to on punktuje na słuch. Ale czy można na słuch punktować starcie, na które patrzy cały świat boksu? Chyba tylko wtedy, jeśli oczy mocno zawodzą, a panią Bird oczy zawiodły już nie raz i nie dwa. Komentator telewizji HBO Jim Lampley po ogłoszeniu kontrowersyjnego remisu stwierdził, że jest to werdykt dobry dla kibiców, bo będą oni mieli okazję obejrzeć rewanż. Ale przecież rewanż można było zorganizować także bez sędziowskiego przekrętu, tym bardziej, że Canelo w przypadku porażki miał drugą walkę z Golovkinem zagwarantowaną w kontrakcie. Wbrew słowom Lampleya, to czy dojdzie do rewanżu Triple G z Alvarezem jeszcze przez wiele miesięcy wcale nie było pewne. Spekulacje i negocjacje trwały wiele tygodni, ale ostatecznie uzgodniono, że pięściarze ponownie spotkają się w maju. Do walki jednak w ustalonym terminie nie doszło, bo w organizmie Meksykanina wykryto zakazany klenbuterol. Canelo przekonywał, że zabroniona substancja znalazła się w jego organizmie, gdyż spożył skażone nią mięso, jednak zarówno obóz Golovkina, jak i wielu kibiców nie dało wiary tym tłumaczeniom. Czym jest klenbuterol i czy może znaleźć zastosowanie w sportach walki? Klenbuterol pierwotnie był lekiem na astmę i jako taki wspomagał pracę płuc, poprawiając wydolność, ale szybko odkryto także jego inne działanie. Środek pozwala bardzo efektywnie spalać tkankę tłuszczową, dzięki czemu może okazać się pomocny w sportach sylwetkowych, jak i w dyscyplinach, w których trzeba w szybkim tempie pozbywać się wagi przy jak najmniejszym spadku masy mięśniowej. Bez wątpienia popularny klen mógł przydać się Canelo, pytanie brzmi jednak, czy zawodnik zarabiający dziesiątki milionów dolarów nie mógł sięgnąć po specyfik równie skuteczny, a zarazem dużo mniej szkodliwy, a jest kilka takich. Z drugiej strony trudno się nadziwić, że taki sportowy milioner jak Canelo nie przypilnował diety, znając historie związane z meksykańską wołowiną. Nie ma się co oszukiwać, wielu zawodowych pięściarzy sięga po zakazane środki, bo kontrole w boksie zawodowym w porównaniu z innymi dyscyplinami są dosłownie symboliczne. I nic tu nie zmieniło wprowadzenie programu Clean Boxing Program przez Federację WBC. Jeśli ktoś wie, jak brać, to będzie brał, bo zawodnicy w okresach pomiędzy walkami sprawdzani są naprawdę sporadycznie. Tym bardziej jednak warto zaostrzyć procedurę egzekucji kar wobec dopingowiczów, jeśli już jakiś będzie na tyle nieostrożny, by dać się złapać. Przykład powinien iść z góry, ale w sytuacji, gdy tuż po wiadomości, że Alvarez wpadł na dopingu, murem stają za nim szefowie WBC i WBA, przekonując, że meksykański gwiazdor na pewno jest czysty, trudno o poważną dyskusję na temat niedozwolonego wspomagania w boksie. Ciekawą kwestię wygłosiła w sprawie dopingu przed walką Sergeja Kowaliowa z Jeanem Pascalem promotorka Katy Duva, która stwierdziła, że gdyby któryś z zawodników tuż przed walką wpadł podczas kontroli antydopingowej, to trzeba by odwoływać całą galę, co wiąże się z poważnymi stratami finansowymi. Komentarz w tej sprawie jest chyba zbędny. Alvarez ostatecznie został przez Komisję Sportową Stanu Nevada ukarany symboliczną karą 6-miesięcznej dyskwalifikacji i spokojnie mógł zacząć szykować się do rewanżu z Golovkinem we wrześniu. Czego możemy spodziewać się w sobotni wieczór w Las Vegas? Niewykluczone, że pojedynek niewiele będzie się różnił od tego z zeszłego roku, choć tym razem Kazach nie jest już aż tak dużym faworytem. Całkiem słusznie, bo śledząc przebieg pierwszej walki można było odnieść wrażenie, że Meksykanin z każdą rundą uczył się czytać boks Golovkina. Canelo jest od Triple G pięściarzem dużo bardziej wszechstronnym, potrafiącym dobrze sobie radzić zarówno w ataku, jak i w obronie, co było widać jak na dłonie, gdy łapał Golovkina kapitalnymi kontrami. Tym bardziej wynik pierwszej walki wydaje się być krzywdzący dla Kazacha, który w drugim pojedynku już raczej nic nowego nie pokaże, a Canelo zna już jego atuty i wie, jak je zneutralizować. Całkiem możliwe, że w sobotę powtórzy się historia z dwumeczu Sergeja Kowaliowa z Andre Wardem, kiedy to Amerykanin, rozszyfrowawszy Rosjanina w pierwszym boju,
Do drugiej konfrontacji wyszedł już z kompletną instrukcją obsługi rywala. Nadzieja kibiców Głowkina w tym, że być może Alvarez faktycznie przed pierwszą walką był na dopingu i tym razem będzie się prezentował gorzej, a Triple G nie będzie tracił pierwszych rund na badanie i od razu ruszy do zdecydowanego ataku. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że czas nie działa na korzyść Głowkina, który w wieku 36 lat nie jest już tak błyskotliwy jak kiedyś, nie ma już tej siły rażenia i nie skraca tak genialnie ringu jak wcześniej. Z drugiej strony może to niekoniecznie kwestia czasu, a po prostu mocniejszych rywali, którzy w poprzednich latach nie byli tak silni jak Daniel Jacobs czy Saul Alvarez. Wielu fanów Głowkina obawia się, że w rewanżu ich faworyt ponownie może zostać skrzywdzony przez sędziów punktowych, ale taki scenariusz raczej należałoby wykluczyć. Komisji sportowej stanu Nevada po popisie Adelaide Bird i aferze dopingowej Canelo z pewnością nie jest potrzebny kolejny skandal. Walkę tym razem punktował będzie Dave Moretti, który w pierwszej walce dał zwycięstwo Głowkinowi, Steve Weisfeld, który punktował 115-112 dla Kazacha przeciw Jacobsowi oraz Glenn Feldman, również szczęśliwy dla GGG. Mimo wszystko należy się jednak spodziewać, że Kazach pamiętał będzie o pierwszej walce i będzie chciał wygrać pewnie i bezdyskusyjnie. Czy zagra to na jego korzyść, czy też będzie wodą na młyn dla Canelo, okaże się w sobotnią noc. Stawka dla obu pięściarzy poza tytułami i dużymi pieniędzmi jest duża. Golovkin w przypadku wygranej zapisze się na dobre w historii boksu, odnosząc z pewnością najważniejsze zwycięstwo w swojej karierze. Jego ekipa wspomina też, że może pobić rekord 20 obron pasa wagi średniej legendarnego Bernarda Hopkinsa. Ale to tylko statystyki, bo po pierwsze Golovkin nie boksował z takimi zawodnikami jak Kat, a po drugie pierwsze obrony zaliczał jako tak zwany zwykły mistrz WBA. Jeśli Triple G przegra, być może już na zawsze wspominany będzie jako mistrz, który nigdy nie wygrał naprawdę wielkiej walki. Dla Canelo zwycięstwo to szansa, by choć w części zamazać wizerunek dopingowicza, który przylgnął do niego na dobre, mimo że komisja sportowa dała wiarę jego tłumaczeniom, ograniczając wymiar kary. Jeśli przegra, straci raczej mniej niż Golovkin, bo jako 28-latek będzie miał jeszcze sporo czasu na odbudowanie się i sięgnięcie po kolejne pasy, a kilka cennych zwycięstw na koncie już ma. Emocji na pewno w nocy z soboty na niedzielę nie zabraknie, bo tym razem obaj pięściarze nie kryją do siebie niechęci i choć są doświadczonymi profesjonalistami, być może w ferworze walki przegrają choć na chwilę wojnę ze swoimi nerwami. Oby tylko przez następne lata wspominano wspaniałą walkę, a nie kolejny kontrowersyjny werdykt. Damn. Yeah.